Siemaneczko, z tej strony Maciej. Dzisiaj mamy 5 października, koło godziny 16. Środa. Dzisiaj sobie będziemy przygotowywać ciągnik do naprawy. Jutro będzie jechał na serwis. Także dzisiaj ułatwimy pracę jakby mechanikom i odczepimy ładowacz czołowy, odczepimy tą całą adaptację do czołowego. No i to zobaczycie w dzisiejszym filmie, jakby rozłączanie tego wszystkiego. Sprawdzimy sobie przy okazji klucz udarowy i nasadki udarowe. Tutaj mamy dosyć duże średnice, jeżeli chodzi o nakrętki, duże średnice, jeżeli chodzi o śruby. Także sobie zobaczycie, jak sobie klucz poradzi z tym wszystkim. Każdy ma swój kolor. Tu jest doby dwa. No dobra, odłączamy. Weź tam poruszaj tą wajchą, żeby to na luz wrzucić go. No to mogę pchnąć na maksa do przodu. No nie wiem, wtedy jest luz? No to zobacz. O, chyba poszło coś, wiesz? Czekaj. Kładzie się. Co? Dobra. Gdzie teraz go rozkręcamy? Chyba na środku gdzieś gospodarki, co? Bo musi dojście być jednak bykiem, może tak jak ojciec mówił, jak to będzie ciężko, nie? Stań przed studnią. Gdzieś tam w tamte okolice. Dla mnie daleko sercownika, gdzieś tam. Bo kamień. Czekaj! Nie jest to ciężkie, nie? Żeby napchnąć coś. Myślę, że nie z czego musi być, czy te ramiona by nie opadły rady? Nie przeważę? No ja nie wiem. Ja nigdy nie odczepiałem. Też nie wiem. Zawleczki dałeś, tak? Tu i tu jest. No, ja jestem ciekaw, czy ten udar da radę tutaj z takimi śrubami wielkimi. Tylko bez nerw. Tylko bez nerwów, nie? A co ciekawe, co? Trzeba by to podwiesić byczkiem? Czy paletą tam widzimy pod spód? Najpierw to trzeba łączenie z dołu odkręcić. Chyba, nie? Dupy z tym, nie? No to co, idziemy po udary. Znajdź tylko taki do kontrowania klucz. Weź z tego warsztatu, ile to będzie? 32 albo 27? No to odkręcę ci to i te już zanieś, żeby było wiadomo. Najlepiej ze śrubami. 3 tulejki, 3 śruby. Trzymaj. O, i najlepiej to jakoś tak odstawić, nie? Położyć na leżąco. No idziemy tam na dół zobaczyć, co tam trzeba, nie? Czy od tyłu? No bo tu jest dziwnie łączone, wiesz to?
Bo czekaj, to jak nam da. Bo z tym trzeba wyjść do góry czy na dół, bo w sumie można by to zostawić, czy nie, jeżeli to będzie się z tyłu trzymało. Ale nie, to trzeba będzie odkręcić chyba, nie? I Kamil, chyba odkręć to najpierw. To stopnie się, słuchaj, to nie przeszkadza. No nie wiem, wiesz, bo tu, żeby potem to wyciągnąć jakoś, czy to do góry, tak? Bo do góry czy na dół będziemy to zwalać. Przecież tu masz płos, jeszcze tu od silnika trzeba odkręcić, przecież od bloku. Jakie? Nie, ja bym wszystko zwalił. No tu jest pełno tych śrub w sumie, nie? Czy to odkręcisz? Nie trzeba trzymać od góry? Najpierw odkręć Kamil te i odstawimy to. No to daj mi tu za 24. Daj tata, 20, ja będę tu mu trzymał. No pójdź po oczkowy do trzymania i podaj na satkę ile? To ja pójdę po nią. Za 24, 27, no nie wiem. To czekaj. Tu masz 27, zobacz. Mniejszy. No. 24? No daj. Ja, on ma malus, ale daj, ma jest taki, co się 23 albo... Ile? 23, 22? Jest 23. Nie, jednak nie pasuje, dobra, musi być 24. 24 oczkowe? No to nie przyniosłem, bo ja przyniosłem te duże. Cześć, czy nie rób, bo obróci go, czy nie? Cześć, pokaż, no. Już ja tu widzę. Obkręca się, no. Ale, kurde, nasadki dają radę, co? Podaj mi tu, ja będę trzymał. No tu może być, dobra. Od razu tutaj mi daj. Podkładka. Trzymaj jeszcze jedną podkładkę. Pod śrubą i pod tym. To mnie, tu. Trzymaj. Ja tu będę trzymał. To daj mi tu. No. Tą trzeba zostawić, tą trzeba wkręcić. No nie wiem, kto ją w ogóle odkręcił. Jest wkręcony. I potem zacząć odkręcać te, do których nie ma dojścia tu i wtedy z klucza strzelić te dwie i tyle. Cześć, ci pomogę. Żeby nie pękło. O. Kurwa, chyba się ten grzechotka w środku przekręca, nie rób. Czekaj, masz tu tego. Trzymaj, tu ptuś. Poszło? No to trzymam, no. Czekaj, trochę ci dam nasadkę inną, przeduszkę w sensie. Trzymaj, żeby było lepsze dojście. Stój. Trzymaj uczniu, a ja ci będę to trzymał, no okej. Ty, to ci kurde, na głowę je spadło, trzyma się na tamtych śrubach, czy nie? Co? Bo tu może się wszystko opiera na tej śrubie, uczeń. Nie, tu jeszcze nie wiem, to się trzyma. Dobrze, trzyma. No przed śmiercią, no, no trzymaj. Przecież to miałeś w rękach utrzymać, podnieść. No dobra, to rękoma, ale nie głową. Kurwa, ona się chyba gintuje. Ładowacz czołowy był i ładowacza czołowego nie ma. A tak ciągnie się prezentuje. Bez owego ładowacza. No i jutro ciągnik leci na serwis. Będzie wykonywany kapitalny remont. Także ma być zrobiony na igłę. Czas naprawy bliżej nieokreślony. Jak będzie, to będzie. Nie ma jakiejś tutaj presji czasowej. Ma być wszystko zrobione na igiełkę.
I co tutaj mogę powiedzieć? A, pytaliście o koszt naprawy. Ile to będzie kosztowało? Wszystko się okaże po całkowitym rozebraniu, po oszacowaniu, po pełnej diagnostyce. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Także do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.